Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Włodkowska i jestem autorką kursu maturalnego, na który Was serdecznie zapraszam. Czego się dowiecie podczas kursu? Otóż, moi drodzy, poprowadzę Was przez wszystkie etapy pisemnej oraz ustnej matury z języka polskiego. Dzisiaj dowiecie się, w jaki sposób zbudować wypowiedź argumentacyjną, aby uzyskać jak najwięcej punktów. Cały proces będzie oczywiście podzielony na moduły, na fragmenty, po to, aby łatwiej było obłaskawić wyzwania, przed którymi staje tegoroczny maturzysta. Dzisiaj dowiecie się, w jaki sposób stworzyć wstęp oraz akapit analityczny w wypowiedzi argumentacyjnej. Zapraszam do mojego świata. Moi drodzy, wstęp to trochę jak przedpokój w mieszkaniu, czyli zaprasza on do wejścia, do zapoznania się z głównym tematem, ale jeszcze bezpośrednio tego wątku zasadniczego nie dotyka. Wstęp powinien spełnić kilka funkcji, czyli powinien wprowadzić odbiorcę, czytelnika w problematykę, on powinien zachęcać do lektury całości i powinien przedstawiać stanowisko autora wobec problemu, który został Wam podany w temacie. Czyli we wstępie powinna pojawić się teza. To jest bardzo ważne, ponieważ aby Wasza praca była w ogóle sprawdzona przez egzaminatora, to musi mieć tak zwaną bramkę, czyli musi mieć spełnione pewne warunki, aby egzaminator mógł dalej ją ocenić. I jednym z takich warunków jest wypowiedź argumentacyjna, czyli Wasza praca musi być wypowiedzią argumentacyjną, a więc musi zawierać tezę oraz argumenty. Chciałam zwrócić Waszą uwagę na to, czego z całą pewnością podczas tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej we wstępie nie należy robić. Nie należy, moi drodzy, powtarzać tematu swoimi słowami, tak? Nie powinniśmy również we wstępie odnosić się do własnych doświadczeń, jeżeli jest to nieuzasadnione. Nie powinniśmy również posługiwać się ogólnikami. Co w takim razie zrobić i jak ten wstęp napisać? Zobaczcie. Zakładając, że mamy taki temat, który dotyczy buntu, tak? Buntu czy pokory, która postawa wydaje się Ci bardziej odpowiednia, należałoby sformułować temat, wstęp, w którym pojawiają się pojęcia, wyrażenia, zwroty, które są kluczowe dla danego tematu. We wstępie możecie zabłysnąć wiedzą i pokazać swoje przemyślenia. Za chwilę przejdziemy do praktycznych ćwiczeń związanych ze sposobami na budowanie wstępu. Zapraszam dalej.